Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował, przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei. I oto dni listopadowe, za nami uroczystość Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, ale i kolejne dni naszej modlitwy za zmarłych, modlitwa wypominkowa, msza święta gregoriańska za zmarłych. One skłaniają nas, te wszystkie wydarzenia, aby zwrócić uwagę na naszą nadzieję. Jaka jest nasza nadzieja? Tak słyszymy od świętego Pawła, nie wszyscy mają wiarę. Przychodzimy więc i prosimy: Panie, przymnóż nam wiary, bo wiemy, że tą wiarą do Pana Boga możemy próbować docierać, do Pana Boga, ku Panu Bogu się wznosić, naszą wiarą. Tą wiarą dziś, wiarą, że On, i wiarą, która wyraża się w zaufaniu wobec Niego. Ale jaka jest perspektywa, jaka jest nadzieja? Dzisiejsza liturgia słowa zachęca nas do tego, aby być uważnym, gdy chodzi o Pismo Święte, aby traktować bardzo poważnie i starać się rozumieć nawet krótkie słowo, które do nas jest kierowane. I oto jako pierwsze czytanie mamy fragment z Księgi Machabejskiej o męczeństwie braci. Ale ten fragment jest, można powiedzieć, wycięty na potrzeby dzisiejszej liturgii słowa, żeby zwrócić naszą uwagę na pewien aspekt. Już nie słyszymy w nim o najmłodszym bracie, nie słyszymy w nim o reakcji matki, ale ten fragment Księgi Machabejskiej każe zwrócić naszą uwagę na męczeństwa, przede wszystkim na motywację, przede wszystkim na wiarę, a jeszcze bardziej na nadzieję każdego z tych, którzy oddają życie za prawo. To znaczy oddają życie w pełnym zaufaniu wobec Pana Boga, oddają życie za przymierze i jako swoistą ofiarę tego przymierza. I zauważamy nie tylko ich męczeństwa, więc świadectwo złożone tej wierze i świadectwo złożone przymierzu, ale także dowiadujemy się, jaka jest ich nadzieja, a to bardzo ciekawe. Księga Machabejska jest dla nas bardzo ważną księgą w perspektywie myślenia o tym, co dalej, co dzieje się za bramą śmierci. Z tej księgi wiemy, że wtedy, kiedy w walce o dobrą sprawę niektórzy polegli, a potem te ciała ich zebrano i zauważono, że u poległych pod chitonami, pod ubraniem były amulety, to niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy zginęli dlatego, że co prawda walczyli w dobrej sprawie, ale jednak trochę pogaństwa w nich było, a przynajmniej nie wszystko było w nich oczyszczone.
Tak czy inaczej, zebrano pieniądze po to, żeby wysłać do Jerozolimy i tam w ich intencji złożyć ofiarę. Dlatego, że chciano w ten sposób wstawiać się za nimi przed Bogiem. To znaczy wierzono, że oni żyją i że ta ofiara ma sens. Gdyby chcieli ich tylko upamiętnić i wyrazić wdzięczność za to, że oddali życie za ojczyznę, za prawo, za naród, to należało zbudować im pomnik, a nie składać w ich intencji ofiarę. A więc w Księdze Machabejskiej widzimy, że nadzieja pełna jest nieśmiertelności. W opisie męczeństwa dzisiejszym słyszymy z ust jednego z braci, który wyciąga swój język, wyciąga swoje ręce, mówi, że spodziewam się, dla jego praw jestem gotów je oddać, dla praw Bożych jestem gotów je oddać, dlatego że spodziewam się od niego, że ponownie je otrzymam. Spodziewa się, że ponownie otrzyma. Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, mówi jego brat, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma zmartwychwstania do życia. Będą wskrzeszeni. Ci bracia, cierpiąc fizycznie, zwracają uwagę na to, że jako człowiek, każdy z nich, to nie tylko dusza. On mówi, że otrzyma od Pana to na nowo. Nie wiadomo, czy takie same, raczej nie, ale jako swoje, że Pan Bóg go zachowa. Jego nadzieja pełna jest nieśmiertelności, bardzo konkretnej nieśmiertelności. My w perspektywie tego, w co już jesteśmy włączeni przez chrzest, a więc przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa, jeszcze lepiej to odczytujemy. Człowiek zmartwychwstaje i duszą, i ciałem, mówiąc po grecku, a mówiąc po hebrajsku, trzeba by powiedzieć duch, dusza i ciało stanowią o człowieku i taki jest człowiek. A więc jeżeli zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie jako integralny człowiek, a nie tylko jako dusza. Zresztą słyszymy od Pana Jezusa, kiedy wyjaśnia Saduceuszom, że będą jak aniołowie, bo nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, ale będą ludźmi, a nie aniołami będą. A więc pozostają ludźmi. I jeśli modlimy się za zmarłych, to modlimy się za każdego człowieka. Nie modlimy się tylko za duszę, bo my głęboko wierzymy, że zmartwychwstaniemy i duszą, i ciałem. I na to właśnie zwraca uwagę czytanie z Księgi Machabejskiej o męczeństwie owych braci, którzy są wierni przymierzu. Ewangelia przynosi nam bardzo ciekawy przykład. Wiemy od świętego Pawła, że w Sanhedrynie były obecne przez swoich przedstawicieli dwa stronnictwa, można powiedzieć dwie partie, zwłaszcza, że to stronnictwo nie faryzeuszów, tylko saduceuszów, było związane z rzymskim okupantem. To była grupa, która była uwikłana politycznie bardzo silnie i sprawowała najważniejsze urzędy, kontrolowała sytuację. Z punktu widzenia religijnego, to właśnie ci politycy mówili, że oni wierzą tylko w pięcioksiąg, a więc tylko Pismo Mojżesza, a więc tylko pierwszym pięciu księgom Starego Testamentu. W związku z tym nie uznają aniołów, w związku z tym nie wierzą w zmartwychwstanie. I właśnie ci politycy przychodzą i uczniowie tych polityków, współpracownicy tejże partii rządzącej przychodzą i pytają, stawiają Jezusowi kazus jako nauczycielowi. Proponują mu do rozwiązania kazus. Bo skoro mówią niektórzy, że jest zmartwychwstanie, my pytamy ciebie, jak to będzie, jak ty nauczasz, kim jesteś właściwie, po której stronie się opowiadasz. Ale wyrażają także i dają świadectwo takiemu bardzo naturalnemu, bardzo cielesnemu sposobowi myślenia o, czy pragnienia nieprzemijalności. Dlatego, że wierzono, przynajmniej niektórzy, i to widzimy w Starym Testamencie, uważali, że jest szansa spotkać Mesjasza w naszym potomstwie. Jest szansa przedłużyć swoje życie przez potomstwo. W związku z tym, z czym trzeba się o potomstwo postarać. Jeśli nie ma ktoś potomstwa, to jest to jakiś rodzaj przekleństwa dla niego. Sytuacja, mówiąc ostrożnie, niekomfortowa, bo to jego życie nie ma sensu. W związku z tym, jeśli by się okazało, że ktoś
ma żonę, a nie ma dzieci i umiera bezdzietnie, przewidywano, żeby właśnie jemu, temu zmarłemu, aby przedłużyć jego ród, najbliżsi, brat, ma wzbudzić potomstwo. I oto sadyceusze próbują budować taki kazus, że ktoś się ożenił, nie miał dzieci, zmarł. W związku z tym obowiązek brata, żeby pojąć za żonę wdowę i postarać się o wzbudzenie potomstwa. Bratu się nie udało, jednemu, drugiemu, trzeciemu, czwartemu, piątemu, szóstemu, siódmemu. Wypełnili prawo. Ale jeżeli jest zmartwychwstanie, to przy zmartwychwstaniu kto właściwie będzie jej mężem? Bo każdy miał ją za żonę. A Pan Jezus zwraca uwagę na to, by bardzo uważnie czytać choćby pięcioksiąg. Także pięcioksiąg. Co mówi przy krzewie gorejącym Pan o sobie? Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To znaczy, że jest Bogiem żyjących. Nie jest Bogiem umarłych. Abraham, Izaak i Jakub żyją. Jesteście w wielkim błędzie. Ale przekładacie logikę tutejszą na logikę perspektywy. Jaka jest wasza nadzieja? Trzeba się nad tym dobrze zastanowić i zweryfikować waszą nadzieję. Można powiedzieć, ich nadzieja jest bardzo doczesna, bardzo polityczna. Starają się wykorzystać to życie dziś, a przy okazji używają rozumu, aby bronić tego swojego życia dziś. Dzisiejsza liturgia słowa natomiast przypomina nam o tym pocieszeniu. Przypomina nam o nadziei. Tak naprawdę te dni są dla nas szansą medytacji na temat nadziei. Bo wiele mówimy o miłości. Zwracamy na nią uwagę, wiemy, jak ona jest ważna. Wiemy, że może być źle rozumiana. Wiemy, że wiara jest wyzwaniem. Nie tylko wierzyć, że Bóg, ale także wierzyć Bogu. I prosimy o pomnożenie naszej wiary. Ale chyba najtrudniej przychodzi nam zastanawiać się nad naszą nadzieją i żyć tą nadzieją i starać się, by ta nadzieja miała znaczenie dla naszych wyborów. Nie tylko poszczególnych wyborów, chociaż ma to znaczenie, dlaczego warto się starać, dlaczego warto wstawać, dlaczego warto brać się do pracy, dlaczego ma sens przemijanie, dlaczego ma sens opieka nad innymi, dlaczego ma sens powoływanie do życia dzieci, wychowywanie tych dzieci, dorastanie tych dzieci, dlaczego sens ma starzenie, dlaczego sens ma nasze trwanie w przymierzu, w najdrobniejszych kwestiach, bo mamy nadzieję, która przekracza bramę śmierci. I można by wrócić jeszcze na moment do Księgi Machabejskiej, bo możemy mieć z tym pewną trudność. Słyszymy, że ci bracia bronią prawa, ale bronią jednej kwestii, bo żądano od nich tylko jedynego. Żeby zjedli wieprzowinę, której prawo zakazywało tykać. Wiemy, że jest przykład starca, nie młodzieńca, któremu proponowano, że dadzą mu coś innego do jedzenia, żeby udawał, że je wieprzowinę. Oni odmawiają. Można by powiedzieć, prosta sprawa i trudno zrozumiała w społeczeństwie, które przeżywa swoje święto narodowe jutro, w społeczeństwie, którego ulubioną potrawą, a przynajmniej uważaną za jedną z narodowych, jest kotlet schabowy. I nie tylko dla nas może to być trudne. Dla żyjących w tamtych czasach Rzymian, a wiemy, że ten król, który prześladował Antioch IV Epifanes, był zakładnikiem w Rzymie. Dla Rzymian to też byłoby niezrozumiałe. Rzymianie uwielbiali wieprzowinę. Taką fajną, dobrze wybieganą, wykarmioną na żołędziach w lesie. Taką, w którym to świnki biegły za głosem swojego pasterza. W społeczeństwie rzymskim, to zauważamy, było więcej nazwisk pochodzących od świni niż nazwisk pochodzących od wszystkich pozostałych zwierząt razem wziętych. A żołnierze czasami jako znak legionowy, jeden ze znaków nieśli, mieli także głowę świni czy głowę knura. Ciekawe. Można powiedzieć, to o co walczyli? Dlaczego oddawali życie ci ludzie? Dlatego, że szczegóły są ważne. Tak jak ważny jest każdy fragment Pisma Świętego, że przez każdy Pan może do nas przemówić, choć nie każdy musimy od razu rozumieć. I nieraz modlimy się dzisiaj za prześladowanych chrześcijan. Myślimy w szczególności o Sudanie, ale przecież te prześladowania nigdy się właściwie nie kończą. I są ludzie, którzy oddali swoje życie za coś tak
nieważnego albo ważnego właśnie, jak nierozerwalność małżeństwa. Cała wspólnota oderwała się od Kościoła, kwestionując nierozerwalność małżeństwa. I potem ta wspólnota w połowie lat 80. uchwala, że zeszłego wieku, że może nie ma piekła, może jest tylko anihilacja, czyli że ci dobrzy pójdą, będą się cieszyć Bogiem, to będzie życie. Natomiast ci pozostali, którzy źle żyli, nie będą cierpieć, tylko przestaną istnieć. Różnie może się dalej dziać, ale trzeba bardzo uważać na szczegóły. Kto jest wierny w małych rzeczach, Pan Jezus mówi, ten i wielkich wierny będzie. A kto jest niewierny w małych rzeczach, ten i wielkich nie będzie wierny. Oni starają się być wierni we wszystkim, bo wierność jednemu elementowi tego, co łączy z Bogiem, wyraża się także cała reszta. Miłować Boga całym sercem, całym umysłem, całym życiem nie znaczy na 95%, starać się na 100%. Ci ludzie, u których pod Chitonami znaleziono amulety, wydawało się, że jednak nie całym swoim życiem, całym umysłem, ale coś było w nich jeszcze Bogu niepoddane i to wymaga oczyszczenia. I tego oczyszczenia dotyczy nasza modlitwa za zmarłych, ale tego oczyszczenia dotyczy nasze staranie i tego oczyszczenia dotyczy także nasza troska o naszą nadzieję, aby decyzje podejmowane dzisiaj miały zawsze perspektywę przekraczającą bramę śmierci, bo śmierć nie kończy naszego życia. Ma nas prowadzić ku spotkaniu z Bogiem i byciu z Bogiem na zawsze. To jest treścią naszej wiary. To jest to wieczne pocieszenie, o którym mówi święty Paweł. I to jest ta nadzieja, która jest pełna nieśmiertelności.